Cześć, z tej strony Marta, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki dodatkowy film, ponieważ zwykle filmy będą się pojawiać w soboty o godzinie 16, natomiast czasem coś pojawi się w środę i dzisiaj właśnie jest taka środa, ponieważ nie było jeszcze TBR-u na luty, czyli takiej mojej listy książek, które chcę przeczytać właśnie w tym miesiącu. Nie robiłam takiej listy w styczniu, ze względu na to, że w styczniu był TBR na cały rok i dużo, wydaje mi się, było takich filmów na temat książek, które chciałabym przeczytać, bo były też zapowiedzi, także stwierdziłam, że dodatkowo jeszcze TBR na styczeń osobny będzie po prostu już bez sensu i że za dużo będzie tych takich filmików, gdzie planuję co przeczytać, a nie gdzie rzeczywiście coś czytam, więc w styczniu sobie odpuściłam, ale już jest luty, więc wracamy do tych miesięcznych TBR-ów i mam tutaj 5 książek. 3 z nich to są książki, które pokażę Wam tutaj okładki gdzieś, ponieważ czytam je na Legimi albo planuję je czytać na Legimi, a 2 z nich mam na swojej półce, tak więc będę mogła Wam pokazać okładki, czy nie okładki, tylko właściwe fizyczne książki tutaj obok mnie. Ale zaraz do tego przejdziemy po kolei. Pierwsza książka, którą planuję właściwie dokończyć w lutym, ponieważ ja ją zaczęłam czytać w styczniu, ale czyta mi się ją strasznie ciężko. Pierwsze 100 stron, ona ma zaledwie tam 350, ale pierwsze 100 stron czytałam chyba cały styczeń, bo jest po prostu strasznie trudna w odbiorze. A jest to książka Farba znaczy krew, Zenona Kruczyńskiego. Jest to książka mężczyzny, który kiedyś był myśliwym, natomiast zrezygnował z tego i teraz właśnie opisuje cały ten taki świat myśliwych i taki łowiecki świat w szczegółach. Jest to książka, która po prostu obala te wszystkie argumenty, które mówią o tym, że myśliwi tak naprawdę ochraniają przyrodę, że regulują gatunki itd., itd. Powiem Wam, że mnie się tę książkę czyta bardzo ciężko, ponieważ właśnie, tak jak mówię, ten początek dotyczył tego, kiedy autor jeszcze był myśliwym i tam są naprawdę takie opisy bardzo dosłowne, bardzo obrazowe i ja już miałam ochotę niejednokrotnie tę książkę po prostu odłożyć i nigdy więcej do niej nie wracać, bo jednak takie fragmenty były dla mnie trudne do czytania, także tutaj taki ogromny trigger warning, jeżeli macie podobnie do mnie, że przemoc wobec zwierząt bardzo gdzieś tam Was osobiście rusza, to jest to ciężka książka, naprawdę trudno przez nią przebrnąć. Teraz dobrnęłam do momentu, gdzie rzeczywiście pojawiają się już takie argumenty bardziej naukowe za tym, dlaczego łowiectwo w ogóle nie robi nic dobrego dla przyrody, a wręcz przeciwnie. I jest to książka, która wydaje mi się przekonanym, czyli takim osobom jak mi, nie jest już potrzebna, bo ja doskonale wiem, że w ogóle ten argument o regulacji gatunku to jest śmiech na sali, bo przecież myśliwi regulują tylko około 30 gatunków, właściwie chyba 30 gatunków jest łownych w Polsce, natomiast kręgowców w Polsce jest około 600, więc reszta w fantastyczny sposób reguluje się sama i ja uważam właśnie, że gdyby zostawić przyrodę w spokoju, to ona by sobie świetnie poradziła bez ingerencji człowieka. I właśnie ta książka to pokazuje, oczywiście tam jest szereg bardziej naukowych argumentów, to wszystko jest podparte różnymi badaniami. Także jeżeli nie jesteście do końca przekonani, jeżeli jeszcze macie gdzieś tam takie myślenie, że myśliwi są w Polsce potrzebni, to bardzo gorąco Wam polecam. Mi się trochę łamie głos, bo aż słyszę jak mówię, bo ta książka jest dla mnie osobiście trudna, także zobaczymy. Chciałabym ją skończyć w lutym, ale nie wiem, czy po prostu jej nie odłożę na jakiś czas i po prostu wrócę do niej kiedyś, kiedy będę miała bardziej taką odporność psychiczną na takie rzeczy, o ile kiedyś w ogóle. Druga książka, którą koniecznie chcę przeczytać w lutym, to niedawna nowość. Ta książka wyszła chyba w piątek, tak mi się wydaje, 5 lutego, albo jakoś na początku lutego w każdym razie. I jest to książka Zabierz mnie do domu Marie Aubert, czyli druga książka, a właściwie to był chyba akurat debiut tej autorki, natomiast w Polsce wychodzi jako druga po dorosłych. O dorosłych mogliście na moim kanale usłyszeć, ja tę książkę czytałam gdzieś około czerwca. Jest to bardzo dobra książka, na pewno. Może nie jest to moja ulubiona powieść wydawnictwa Pauza, właściwie taka mini powieść, ale z całą pewnością jest wysoko w tej mojej takiej prywatnej czołówce książek tego wydawnictwa, także bardzo gorąco Wam polecam. I z tego względu właśnie chcę sięgnąć po nową książkę Marie Aubert. Zabierz mnie do domu to zbiór opowiadań, tak więc zobaczymy, czy się polubimy. Natomiast bardzo podoba mi się właśnie ta tematyka, którą Aubert porusza w swoich książkach, ponieważ tutaj również będziemy mieć takie codzienne rzeczy, które dzieją się gdzieś tam pod powierzchnią takiego, wiecie, idealnego życia. Rzeczy, co do których większość z nas może się odnieść, co do których może większość z nas wtedy się przyznać, ale które gdzieś tam w naszych życiach są obecne. To jest takie bardzo niewygodne, ale jednocześnie bardzo prawdziwe spojrzenie na różne relacje w życiu. Tak mi się wydaje, że o tym również będzie właśnie ta książka, ten zbiorek opowiadań. Także na pewno przeczytam w lutym i dam Wam znać w podsumowaniu, co o tej książce myślałam. W ogóle Pauza w tym roku naprawdę będzie nas rozpieszczać, jeżeli chodzi o premiery, o te, o których już wiadomo. Tak więc ja się bardzo cieszę i właśnie Zabierz mnie do domu to jest pierwsza z tych książek, które przeczytam, jeżeli chodzi o nowości tego wydawnictwa. Kolejna książka, którą chciałabym przeczytać w lutym, to książka Reguły dla dziewczyn Candace Bushnell. Candace Bushnell to jest w ogóle autorka Seksu w Wielkim Mieście. To właśnie na podstawie jej książek powstał serial i ona w ogóle uznawana jest za taki pierwowzór Carrie Bradshaw. Także właśnie to jest jej książka. Jest to książka, z tego co wiem, kierowana do nastolatek i nastolatków, natomiast Natomiast porusza bardzo ciekawy temat, jest to dość feministyczna książka, ponieważ mamy tutaj dziewczynę, uczennicę liceum, która chciałaby się dostać na Uniwersytet Browna, tak więc ma ogromne ambicje, natomiast w pewnym momencie w szkole zaczyna do niej po prostu się przystawiać nauczyciel angielskiego. Ona się oczywiście tej próbie molestowania opiera, natomiast z tego względu ma później problemy w szkole, nikt oczywiście jej nie wierzy z dorosłych i ona tworzy sama, nie wiem już dokładnie, szkolną gazetkę i właśnie na łamach tej gazetki będzie próbowała walczyć o sprawiedliwość. I mam nadzieję, że ta książka rzeczywiście będzie dobra i ważna i jeżeli tak będzie, to na pewno będę Wam tę książkę polecać, żebyście również ją czytali. I dwie książki, które tutaj mam, które mogę Wam pokazać fizycznie, to są książki, co do których ja się boję w pewnym sensie przyznać, że je czytam, nawet ich nie oznaczyłam na Goodreads jako czytane, ponieważ boję się, że po prostu, wiecie, porzucę je, że będą czekały, tak jak miałam na przykład z Małym Życiem, które przeczytałam tam 200 stron w jednym roku i później dopiero 3 lata później skończyłam tę książkę, ponieważ zaczęłam. Po pierwsze, Tajemną historię Donny Tartt. Ja tutaj mam akurat tę książkę bez obwoluty, ponieważ czytam ją bez obwoluty, obwoluta sobie gdzieś tam stoi na szafce, znaczy leży właściwie. Nie przeczytałam wiele, ponieważ dopiero 120 stron, tak więc 2 rozdziały, jestem w rozdziale 3. No nic na razie nie mówię, bo nie jest to jeszcze zbyt wiele, żeby móc się wypowiadać patrząc na objętość tej książki. Nie wiem, czy uda mi się tę książkę skończyć w lutym, natomiast chciałabym sobie po prostu ją podczytywać. Na pewno nie będzie to taka książka, że będę czytać wyłącznie Tajemną historię i nic innego. Na pewno będę ją z czymś przeplatać, ale chciałabym przynajmniej w lutym, no tak chociaż do połowy tej książki dojść. Także no mam nadzieję, że mi się to uda. I druga książka, podobna pod tymi względami, o których właśnie wspomniałam, to jest książka Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. Myślę, że nie muszę Wam mówić, o czym ta książka opowiada. Oczywiście mamy tutaj Stany Zjednoczone u progu wojny secesyjnej i słynną Scarlett O'Hare. Do tej książki moja przyjaciółka namawia mnie od dobrych 7 lat. Zresztą właśnie od niej tę książkę dostałam kiedyś na urodziny. No i w końcu udało jej się mnie namówić na takiej zasadzie, że będziemy sobie co tydzień czytać po jednym rozdziale i potem go omawiać. Wczoraj zaczęłam, ponieważ w niedzielę właśnie, znaczy przez weekend miałyśmy o tej książce rozmawiać. Zaczęłam i przeczytałam 3 rozdziały. Jestem w rozdziale 4, także nie jest źle. Planuję sobie może jeszcze dzisiaj z rozdział czy 2 przeczytać, także wychodzi mi na razie ta średnia niezła, bo zdecydowanie więcej niż rozdział na tydzień. No ale tak jak mówię, nie spodziewam się, że będzie to książka, którą w lutym skończę, ale chciałabym chociaż połowę tej książki, czyli tak około 500 stron właśnie w tym miesiącu przeczytać, tak więc to są takie dwa moje największe wyzwania na ten miesiąc. Zobaczymy, jak to wyjdzie, co z tego będzie. Dajcie znać, co Wy będziecie czytać w lutym. Czy czytaliście którąś z tych książek, które Wam tutaj pokazałam, a jeżeli tak, to co o nich myślicie? Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego chyba króciutkiego filmu do końca. Widzimy się już niebawem w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!